sklepy dobrze wiedzą tak naprawdę, jakimi słowami operować, żeby sprzedawać więcej. I jaka jest różnica? Kobiety oszczędzają, mężczyźni kupują taniej. Co to znaczy? Kobieta, mając rabat do wykorzystania 20%, kupuje za tę samą kwotę po prostu dużo więcej. To znaczy, jeżeli zaplanowała zakupy za 100 zł, kupi je za 100 zł plus kupi trochę więcej. U mężczyzny wygląda to inaczej. Jeżeli on zaplanował zakupy za 100 zł, dostał rabat 20 zł, to znaczy, że on kupił taniej. I w tym momencie, jeżeli grupą docelową, na przykład sklepu obuwniczego, jesteśmy my kobiety, to oni do nas mówią: słuchaj, zaoszczędzisz u nas, bo mamy dla ciebie rabat. A jeżeli taki sklep obuwniczy jest skierowany do mężczyzn, to mówi do ciebie: kup taniej, po prostu twój budżet będzie mniej nadszarpnięty. Inaczej to wygląda na przykład w wypadku perfumerii, którzy stosują tak zwane techniki próbkowania. Do naszych zakupów zwykłych, takie jak chociażby kremy, perfumy, dodawane są darmowe próbki. Tak naprawdę chodzi o to, żeby potem klient wrócił, kupił więcej. Dlaczego? Bo czuje się zobowiązany do tego, żeby nam podziękować. Innym trikiem to jest tak zwane projektowanie półek. Na przykład w sklepach z galanterią skórzaną, z dodatkami, rzeczy droższe z reguły są wyżej. Dlaczego? Bo my jako klienci chcemy się inspirować i też aspirujemy wyżej. Rzeczy średnio kupowane są z reguły niżej osadzone, te codziennego użytku na naszej linii wzroku, natomiast te, które sklep chce wyeksponować, pokazuje ponad linię wzroku. Ta technika jest często stosowana przez sklepy, dla których powrót klienta i ponowny zakup jest bardzo ważny.